Dzień dobry, dzisiaj z Wami Marta Kwiatkowska i my kontynuujemy dowiadywać się więcej historii oraz ciekawostek o wybitnych malarzach Polski, Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Bohaterem dzisiejszego odcinku został wybrany Kazimierz Mikulski, wybitny artysta oraz scenograf, człowiek, który posiada niesamowicie dużo talentów. Zaczniemy od ciekawostek. Czy wiecie, że Kazimierz Mikulski został laureatem wielu nagród? Posiada złotą odznakę miasta Krakowa, liczne nagrody miasta Krakowa oraz nagrody Honorowej Fundacji Polskiej Kultury i wielu innych. Kazimierz Mikulski był bardzo aktywnym artystą. Za czasów swojego życia udało mu się zorganizować ponad 50 wystaw swoich prac indywidualnych. Między innymi w Londynie, w Paryżu, w Sztokholmie oraz w Wiedniu. Również uczestniczył w wystawach zbiorowych w Polsce oraz za granicą. Kazimierz Mikulski urodził się w 1918 roku w Krakowie. Niestety nie wiemy tak dużo faktów z wcześniejszego okresu życia artysty, ale na pewno wiemy i fakt jest ważny, że Mikulski rozpoczął swoje studia malarskie, wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie przed II wojną światową. Kontynuował naukę na czasie okupacji pod pilnym okiem Ferdynanda Fałca. Po zakończeniu wojny światowej Mikulski w końcu mógł zacząć uwalniać swoją kreatywność i talent. Zaczął brać czynny udział w wielu wystawach zbiorowych. Jedną z takich to była wystawa młodych artystów w Zakopanem. Ale potem Mikulski stwierdził, że jest jeszcze wiele ciekawszych rzeczy pomimo malarstwa, dlatego on wstąpił do studium dramatycznego. Przez wiele lat współpracował również jako scenograf z krakowskim teatrem Lalki i Maski Groteska. Też występował w Teatrze Kantora w czasie okupacji i po. Mikulski należał do znanej powojennej grupy artystów, gdzie wszyscy mówili na niego Balzak. To był jego pseudonim. Może wiecie dlaczego? Jeżeli tak, napiszcie proszę o tym w komentarzach, a my sprostujemy, jaka wersja będzie prawidłowa, a jaka nie. Mikulski jako artysta miał swoją listę ulubionych motywów i symboli. Ptaki, motyle, stylizowane drzewa, krzaki oraz czarujące nagie dziewczyny. Malarstwo artysty jest bardzo teatralne, każdy obraz jak nagrana scena. Ilustracją do takiej sceny mógłby służyć obrazek Ptak uwięziony, który artysta namalował w 1957 roku. Technika wykonania to jest olej na desce. Obecnie obrazek znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w pawilionie czterech kupów. Ta praca jest dość symboliczna. Widzimy tu dwóch ptaszków. Jeden swobodnie lata i patrzy przez siebie, a drugi jest uwięziony i smutny. Spogląda w okienko, które się znajduje na niebie. Za chwilę spróbujemy namalować kopię tego obrazu. Może poznamy tajemnicę, co chciał nam przekazać artysta. Otóż zaczynamy od rysowania, jak zawsze. I zaczynamy od proporcji, czyli teraz musimy sobie pomierzyć, ile razy ta odległość, budynek, będzie się mieścił w całym obrazku. To jest taki mały paseczek, ale lepiej jego pomierzyć. Przykładamy rysik ołówka, tutaj przytrzymujemy palcem i zaczynamy mierzyć. 2, 3, 4, 5, 6 razy się mieści. Więc zaznaczamy sobie najpierw na oko jakąś odległość i teraz sprawdzimy, czy faktycznie ona się mieści 6 razy. 1, 2, 3, 4, 5, troszeczkę wyżej. 1, 2, 3, 4. No cóż, zaczynamy od rysowania. Takie małe szczegóły, jak te sznurki, czy na przykład jak tutaj wystające detale,
będziemy rysować już po tym, jak uzupełnimy tło. Teraz to jest bez sensu. Najważniejsze dla nas narysować okno w niebie, małego ptaka oraz dużego ptaka. Aby zaznaczyć, gdzie będzie się znajdować to okienko w niebie, warto sobie znów pomierzyć tą odległość. 3,7 razy się mieści. Sprawdzimy, jak u nas. 2. Teraz pomierzymy wysokość dużego ptaka. Ile razy on się mieści w obrazku? 1, 2, 3, 4 i troszeczkę. Widzimy, że dziobek znajduje się akurat na środku naszej pracy. Zobaczcie, jak ciekawie. Ta odległość, którą teraz zaznaczam, równa odległości, kiedy jest odcinek na początku ptaszka i się kończy tutaj na okienku. Więc zaznaczymy, że ptaszek będzie tutaj. I teraz sprawdzimy, czy ta odległość jest taka sama. No, dokładnie. Wszystko nam się zgadza. I ta odległość do ptaszka musi się zmieścić 3,2 razy w naszym płótnie. Teraz sobie pomierzyłam, ile razy ten odcinek się mieści w szerokości naszego obrazu. Ja mam 6 razy, sprawdzam. Rysunek jest skończony, zaznaczyłam wszystkie kluczowe momenty. Każdy z ptaków został narysowany. I teraz zaczynamy od tego, że uzyskamy sobie ten niebieski kolor. Ten kolor nie jest jednolity, warto sobie jeszcze obok na palecie mieć troszeczkę żółtego, troszeczkę białego, aby na bieżąco wprowadzać takie ciemniejsze i jaśniejsze przecierki. No cóż, zaczynamy. Mamy niebieskie turkusowe, mamy ciemniejsze niebieskie oraz troszeczkę granatowego. Ten niebieski turkusowy będzie bazą. Do niego dodamy troszeczkę tego. I odrobinę tego koloru. Uzyskałam odpowiedni niebieski kolor. Warto sobie jeszcze obok na palecie mieć troszeczkę białego, troszeczkę ochry, troszeczkę fioletowego, aby wymieszać i dodać na bieżąco jeszcze odpowiednie odcienie. Ponieważ u góry mamy troszeczkę jaśniej, po tej stronie obok ptaszka mamy troszeczkę ciemniej, więc na bieżąco będziemy wprowadzać pędzlem. I zaczynamy od dużego pędzla. Prowadzimy kierunek góra-dół. Im bliżej podchodzimy do ptaszku, wtedy trzeba zmienić pędzel na bardziej cienki, żeby móc dotrzeć wszystkie zakamarki, żeby tam wszystko uzupełnić. I teraz szybciutko, póki jeszcze płótno jest mokre, póki jeszcze farba nie wyschła, dodajemy troszeczkę białego. Może lepiej sobie wymieszać biały z niebieskim, z fioletowym też.
Na chwilę zostawimy nasze niebo i teraz przejdziemy do ptaków. Widzimy tu kolor czerwony. Czerwony bardziej ciepły kolor ma ptak ten uwięziony. I czerwony troszeczkę bardziej zimny ma ptak, który się znajduje u góry. Więc zmieniamy sobie paletę. Zmieniamy paletę oraz też słoik z wodą, ponieważ widzimy, że tu woda ma niebieski kolor, czyli tu są barwy zimne. Jeżeli przechodzimy do ciepłych barw, do czerwonego koloru, to warto sobie zmienić na czystą wodę, żeby nam kolor się nie zepsuł i się nie pobrudził. Ten czerwony zawiera w sobie troszeczkę jeszcze brązowego, warto go przyciemnić. I teraz do tego ciemnego czerwonego warto wprowadzić troszeczkę jaśniejszy poprzez dodawanie białego do tego samego koloru. Staramy się zrobić takie płynne przejście pomiędzy tym ciemnym u góry. Tutaj na środku ptaszek będzie troszeczkę jaśniejszy i znowu przyciemniamy na dole. I teraz skrzydło. Skrzydło będzie jaśniejsze z dodawaniem żółtego i odrobiny ochry. Uzupełnimy najpierw całość skrzydło w takim kolorze, a potem zrobimy czerwone paseczki, które będą pokazywać, gdzie są pióra. Ptaszek jest namalowany trójwymiarowo, czyli dostrzegamy tu wszędzie cień, półcień oraz światło. To samo na nóżkach. Malujemy cień, półcień oraz światło. I wtedy osiągamy efekt trójwymiarowości. Zaczekamy jeszcze chwilę, zanim wyschnie nam skrzydełko. Jeszcze do niego wrócimy. Teraz się zajmiemy innym ptakiem. Przypomnijmy sobie, że mówiłam, że ten drugi ptaszek zawierał sobie więcej zimnego, czerwonego. Jak możemy to osiągnąć? Poprzez dodawanie do czerwonego różowego oraz dużej ilości białego. Jeżeli macie kolor bardzo intensywny, dodajemy krople czarnego. I teraz korzystamy z tego samego żółtego, jakie się pojawił tutaj na dolnym ptaszku. Uzupełniamy wszystkie żółte części u góry. Teraz, aby kończyć już niebo, możemy uzyskać kolor taki jaśniejszy tego słońca, czy to jest księżyc, to już zostawiam dla Waszej wyobraźni. Ewentualnie możecie więcej poczytać coś o Mikulskim i się dowiecie symbolikę tego obrazu. W każdym razie uzupełniamy to kółeczko jasnym niebieskim. I możemy przejść do uzyskania tego koloru, w którym jest budynek. Tu widzimy, jest ochra, troszeczkę czarnego, troszeczkę zielonego i oczywiście biały kolor.
Na palecie obok siebie są kolory biały, ochra, troszeczkę zielonego oraz jasne brązowe. Wymieszamy je między sobą, aby uzyskać ten ciekawy kolor budynku. Bazą będzie biały i do niego dodajemy po troszkę pozostałe inne kolory. Odrobina czarnego też nie zaszkodzi. Zaznaczę sobie tylko delikatnie ołówkiem, w jakim miejscu będą szczegóły, te ciemne. Bazę już mamy, stworzyłam ten kolor podstawowy. Na bazie tego koloru będziemy tworzyć te wewnętrzne strony okna. Dodajemy troszeczkę więcej czarnego, troszeczkę więcej brązowego do tego koloru. Troszeczkę jaśniejszy odcień tego samego koloru będzie tutaj w tym okienku środkowym. I znów ciemniejszy ten, od czego zaczęliśmy, się pojawi w tym ostatnim, trzecim okienku. Teraz przechodzimy do czarnego. Ten czarny to będzie połączenie czerwonego, brązowego oraz czarnego. Nasz obrazek jest już prawie zrobiony. Pozostało nam jeszcze troszeczkę rozjaśnić u góry oraz ten cień z tyłu też jest zbyt ciemny, więc dodajemy, wprowadzamy tutaj nasz poprzedni niebieski. I na koniec jeszcze zrobimy drugą warstwę, takie przecierki suchym pędzlem. Wprowadzamy kolor zielony, troszeczkę czarnego. Zaczniemy od tego niebieskiego. Jak widzicie, bez dodawania wody, po prostu takie suche przecierki powodują bardzo ładny efekt, naturalny, płynne przejście. Na dzisiaj już koniec. Ta praca została wykonana.
Widać wszystkie szczegóły, wszystko jest na swoim miejscu, widzimy te przecierki i za chwilę Wam pokażę, jak wygląda ostateczny rezultat naszej pracy na dzisiaj. Dzisiaj wykonałam kopię obrazu Kazimierza Mikulskiego Ptak uwięziony. Jak widzicie, ten obrazek jest pełen symbolizmu. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat oraz o tym obrazku, napiszcie proszę o tym w komentarzu. Do zobaczenia.